Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Archeo Woodcraft. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przygotować łyko lipowe do wykonania z niego sznurka. Do obróbki na surowiec powroźniczy nadaje się tylko i wyłącznie łyko pozyskane ze świeżo ściętych drzew. Można wykorzystać albo świeżo przewrócone drzewa, albo też można wykorzystywać gałęzie. Ja mam natomiast możliwość pozyskania go z drzew rosnących na nieużytkach, które tak czy inaczej będą musiały zostać wycięte. Najlepszej jakości łyko na wyroby powroźnicze pozyskujemy na wiosnę, pomiędzy pojawieniem się liści na drzewach, a mniej więcej końcem czerwca. Później łyko jest już zdrewniałe i nadaje się praktycznie wyłącznie na plecionki. Zaczynamy oczywiście od ścięcia drzewa. Gdy zrobimy to w odpowiedniej porze, kora bez żadnego problemu będzie nam odchodzić od drewna, tak jak tutaj możemy to zobaczyć. Jeżeli nie możemy zdjąć kory, znaczy, że robimy to po prostu w złym czasie. Tutaj łyko związałem w pęczek, dowiązałem do niego kamień. Teraz wrzucę to do wody. Musi się tutaj moczyć mniej więcej 2 tygodnie. Ten czas, w którym będzie się ona moczyć, zdecydowanie ułatwi nam jej rozdzielenie na gotowy materiał do wyrobu sznurków. Dobrze jest je wypłukać, ponieważ będzie ono pokryte taką substancją przypominającą nieco śluz. Płukanie bez problemu powinno ją usunąć.
Jak widać po wyjęciu, nasze łyko jest zdecydowanie łatwiej oddzielić od kory oraz samo w sobie rozdzielić na odpowiednie fragmenty, odpowiednio wąskie pasma, które możemy już wykorzystywać do dalszej obróbki. Zazwyczaj najpierw oddzielamy zewnętrzną korę, która nie będzie nam do niczego potrzebna. Możemy ją wyrzucić, po wysuszeniu możemy ją spalić. To już zależy od Was. Kolejnym etapem jest rozdzielanie łyka znajdującego się od wewnętrznej strony na w miarę wąskie pasma, które dalej będą nadawać się do przerobu na wszelkiego rodzaju wyroby powroźnicze. W tym filmie to już wszystko. Sam wyrób sznurków i lin z tego surowca przedstawię w kolejnym materiale, pomijając oczywiście wstawki historyczne. Jeżeli interesuje Was ten temat, nie chcecie tego filmu przegapić, subskrybujcie kanał. Jeśli interesuje Was ta tematyka tej i innych epok, obejrzyjcie inne filmy na kanale, śledźcie profil na Facebooku oraz Instagramie.